Great and big nation of Europe, Poland! To już ekipa Brukbetu, proszę Państwa, na Światowym Dniu Sportu. Brawo, brawo. Brukbet! Brukbet! Polonia! Brukbet!
sobie. Zaczynałem tak jak wy, akurat nie, od tramkarza w Stali Mielec, mając, ja wiem, 9 lat, jak opisałem się razem z swoim bratem i z podwórka, odpisałem się dać tego klubu. I w zasadzie moim klubem w Polsce był jedyny klub, to był Stali Mielec, gdzie od tramkarza przez juniora, seniora, reprezentanta Polski grałem, trenowałem, no i bardzo miło i ciepło wspominam ten klub. Tak już pan dyrektor powiedział, powiem wam tylko tyle. W skrócie byłem na 2 olimpiadach, mam złoty medal olimpijski, mam srebrny medal olimpijski. Z tym, że jeśli chodzi o złoty medal olimpijski, to nie mam już takiej wielkiej zasługi z racji tego, że grałem raptem 45 minut w jednym meczu Polska-Dania. Ale mam złoty medal, bo mi się należy. Za to srebrny medal grałem już w Montrealu w 1976 roku. Wszystkie mecze, tak pan dyrektor dobrze powiedział, na 3 mistrzostwach świata występowałem. Pierwsze moje mistrzostwa świata, chyba największy sukces w polskiej piłki, to był 1974 rok. Zdobyliśmy 3 miejsce na świecie, wygrywając w małym finale z Brazylią 1-0. A mój osobisty największy sukces jako piłkarza to był akurat, że na tych mistrzostwach świata zdobyłem króla strzelców mistrzostw świata. A 7 bramek strzeliłem przez przypadek, jak mówili wszyscy na ten, ale no, gdzieś tam jestem zapisany w historii światowego futbolu. Graliśmy później w Argentynie, w 78 zdobyliśmy 5., 6 miejsce razem z reprezentacją Niemiec. Powtórzyliśmy sukces w Hiszpanii w 82 roku, gdzie pod pierwszy to był trenerem pan Kazimierz Górski, jeden z najlepszych szkoleniowców, jak ja miałem i przeżyłem. Żyłem, trenował mnie. Drugi to był Antoni Piechniczek w Hiszpanii. Po raz kolejny zdobyliśmy sukces 1974 roku. Też zdobyliśmy 3 miejsce. W finale wygraliśmy z Francją 3-2. Powiem tak, no, oprócz Stali Mielec grałem taki klub jak Blokeren w Belgii, byłem 2 lata, w Meksyku, gdzie grałem w pierwszoligowym Atlanta Imps, w Mexico City, też 2 lata, 7 lat, 8 lat byłem w Kanadzie, gdzie mieszkałem i grałem w Poloniu, dla zabawy w Poloniu klubie. Wróciłem do kraju w 1991 roku, gdzie byłem trenerem Stali Mielec, Olimpii, Poznań, Widzewa, Łódź. No, od 3 lat i 4 miesięcy jestem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. A jak uczyć? Jeśli chodzi o naukę, to w pierwszej kolejności powiem, że się dobrze wiedzieli, nie wszyscy będziecie wiedzieli. Nie wszyscy. Także nauka jest numer 1, a na razie dla was dodatek to jest zabawa i gra w piłkę. Myślę, że macie wspaniałych trenerów, wychowawców, którzy was powinni pokierować, bo tak jak was tu jest w tej chwili idą około 30 parę sztuk, to jak z tych 30 paru, 3-4 będzie grał w piłkę na wysokim poziomie, to będzie to sukces. Sukces to będzie. Tak, termalizm sukces. Nie będę musiał kupować wyciężnych. Cała nadzieja, przyszłość polskiej piłki nożnej to jest właśnie was, trzeba powiedzieć, właśnie was tych najmłodszych, gdzie patrząc co się dzieje w tej chwili, że dużo klubów, zwłaszcza takich jak Termalika, włożyłby nakłady na to, żeby jednak ta młodzież się szkoliła i za moich czasów właśnie z takich klubów i mniejszy nawet to były same talenty, żeby się dobrze zrozumieli, ja nie grałem nigdy tam w Legii Warszawa, no to weźmy Kazimierza Dejny. Kazimierz Dejna pochodził ze Starogardu Gdańskiego, jeszcze małe miasteczko, gdzie się wychowywali najlepsi sportowcy, nie tylko w piłce nożnej, ale w innych dyscyplinach. Patrzymy na kolarzy, ciężarowców, wszyscy pochodzą z mniejszej miejscowości, gdzie uprawiali sport pod okiem dobrych trenerów i
a oprócz tego Wam życzę, żebyście osiągnęli swoje marzenia, spełnili przede wszystkim, żebyście mieli sukcesy, ale nie zapominajcie o nauce. Podstawa jest wykształcenia na dzień dzisiejszy. Zresztą sami w pewnym momencie zrozumiecie, czym jest grane i radziłbym Wam wszystkim, jak posiedzicie, przyłożyć jednak do języka angielskiego. Słuchajcie, dobrej rady. To jest, jesteśmy w Europie na dzień dzisiejszy, wielki, a język angielski jest numer podstawowym językiem na samym świecie. Znając nie mówię, że musicie w perfekcie znać angielski, ale znając język angielski, że możecie się bez problemu porozumieć czy porozmawiać, jest to duża, duża sprawa. Wiem po sobie i powiem Wam uczciwie, bo siedząc 7 lat w Kanadzie, sądzę, że niektórzy musiałem się tego rzeczy nauczyć, a patrząc na moje dzieci, to już gadają z trzema językami, także nie ma żadnego. Pana prezesa obręczenie w nie będziemy dostali z jednika, które gratuluję. Są ci najlepsi na razie. Najlepsi? Witkowski Krzysztof. Są lepsi gości. No nie, mówię w sensie, jeżeli chodzi o zdobyte ilości bramek na przykład. Z Chelsea. Krzysztof. Ale jakoś mój pan musi podać. Proszę. Kopę Dziadia. Przygotuje się Wierczyński Kamil. Proszę bardzo, gratuluję. Piotr Szumorowski, Piotr, zapraszamy. Proszę bardzo. I Sas Mateusz. Nie ma na wagarach. Wchodzicie na wagary? No? No ja, chłopaki. Ja chodziłem. Jak trzeba powiedzieć, że w tych czasach, jak pan prezes był świetnym piłkarzem, ja byłem też w waszym wieku, może troszeczkę starszy, też się bardzo interesowałem piłką nożną, znaliśmy nazwiska wszystkich reprezentantów polskich w tym czasie grających i widzieliśmy, jakie medale się odbywają, w jakich klubach grają. Myślę, że to was też interesuje. Tym bardziej, że oni kibicują rzeczywiście też tych pierwszoligowych zawodników, które dzisiaj się znają wszystkich i skanują im, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby ich zagrzewać do gry, do walki. Bardzo dziękuję, że bardzo miło. Proszę panie dyrektorze. A z tymi bagarami to wam powiem, jak było, bo to kiedyś chodziło się w sobotę do szkoły. Nie, dzisiaj nie chodzi w sobotę. A jakie zajęcia? A ja relaksowy sportowy czasami. Nie, a to nie są zajęcia. A prawie metrów. Stary mecz był wtedy w pierwszej lidze, ja chodziłem do szkoły, jak był mecz akurat nie, przeważnie po drugiej, trzeciej, a myśmy chodzili na drugą zmianę, to wychodziłem z domu z tornistem, ale zaprosiłem na sadę na mecz. Tak to wyglądało. Zwróćcie uwagę, pan prezes powiedział na drugą zmianę, czyli godzina popołudniowa, czyli tak. Właśnie, a teraz macie świetne warunki w szkołach, w tej szkole przede wszystkim. No co, dziękuję. 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 Dziękuję.